A gościem programu jest zastępca prezydenta Gorzowa, pan Jacek Szymankiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie prezydencie, miasto dla pokoleń. Co się kryje za tym hasłem? Jaki ma być Gorzów w 2030 roku i jak chcecie to zrealizować? Gorzów ma być właśnie miastem dla pokoleń, czyli miastem dla każdego mieszkańca w każdym wieku. Ma być atrakcyjnym miastem po to, żeby tutaj zamieszkać, wypoczywać, pracować, spędzać czas. Chcemy, żeby Gorzów był miastem kompaktowym i opartym, jego rozwój, żeby był oparty o zrównoważone uwarunkowania, które prowadzą do tego, że każdy znajdzie tutaj swoje miejsce. W tym dokumencie na pewno są wykazane główne problemy miasta. Jakie one są i w jaki sposób miasto ma zamiar je rozwiązać? Tak, zanim przygotowaliśmy projekt strategii, opracowaliśmy diagnozę. Z diagnozy jednoznacznie wynika, że problemy, które dotykają miasto, to problemy starzenia się społeczeństwa, depopulacji, wyludniania się miasta. Oczywiście te problemy nie są problemami wyłącznie w Gorzowa, to są problemy w całej Polski, a nawet powiedziałbym, że całej Europy. Nie unikniemy tego, że będzie nas coraz mniej, nie unikniemy tego, że będziemy coraz starsi, będziemy potrzebowali zupełnie innej infrastruktury i zupełnie innej opieki niż do tej pory. A jaka jest ta główna wizja miasta i te główne cele strategiczne wymienione w tym dokumencie? Wizją miasta jest właśnie miasto dla pokoleń, oparte na zasadach zrównoważonego rozwoju. Ten zrównoważony rozwój, tę misję chcemy realizować przez cztery główne cele. Pierwsze to aktywni mieszkańcy i aktywne miasto. Drugie to zadbanie o przedsiębiorców. Trzecie to miasto odporne na kryzysy. I wreszcie czwarte to atrakcyjna przestrzeń do życia. Gorzów znowu odwraca się w kierunku tego przemysłu i z tego się też, można powiedzieć, wywodzi. Tak? Historia też Gorzowa była tak naprawdę przemysłowa. W jaki sposób ten aspekt gospodarczy ma być podniesiony? Gorzów ma głębokie tradycje przemysłowe. Już poprzednik Gorzowa, czyli Landsberg, był miastem takim typowo przemysłowym. Gospodarka jest bardzo ważna w Gorzowie, a przemysł jest jej najważniejszą gałęzią. Chcemy zapewnić dobre warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. Chcemy zapewnić dobre tereny inwestycyjne, przyciągać nowych inwestorów, ale też zapewnić rozwój obecnym, ponieważ głównym kręgosłupem miasta są właśnie mali i średni przedsiębiorcy prowadzący tutaj firmy rodzinne. W jaki sposób zachęcić młodych do osiedlania się tutaj? Czy Gorzów ma tę siłę przyciągania? Z naszych analiz wynika, że następuje odpływ mieszkańców z Gorzowa. Natomiast szczęśliwie Gorzowowi udaje się przyciągać również osoby spoza Gorzowa. Jeżeli popatrzymy troszkę szerzej na Gorzów i bezpośrednie otoczenie, to w bilansie demograficznym wychodzimy, powiedziałbym, że bardzo dobrze, dlatego że Gorzów z gminami sąsiednimi zwiększa liczbę mieszkańców, co oznacza, że rdzeń potrafi przyciągnąć tutaj aktywność w postaci pracy, szkoły, prowadzenia działalności gospodarczej, natomiast otoczenie stanowi dobre warunki do zamieszkania. A co zrobić, żeby poprawić warunki dla osób starszych? No, zdiagnozowaliśmy, że tych osób starszych będzie coraz więcej. W związku z tym miasto musi być też przygotowane zarówno pod względem infrastruktury, chociażby takie proste rzeczy jak obniżenia chodników, jak umożliwienia wjazdów do budynków użyteczności publicznej, czy chociażby przyodporności miasta na zmianę klimatu, na przykład zapewnienie miejsc takich odpoczynków, ale przede wszystkim zapewnienie dużej liczby zieleni, dużej jej ilości po to, żeby zawsze znaleźć miejsce na to, żeby się schronić na przykład przed słońcem. No i poprawa tej drobnej infrastruktury pewnie ślad za tym idzie. To jest wyzwanie, ponieważ chodników, dróg, pasaży jest bardzo dużo. Miasto było zaniedbane przez lata. Staramy się to poprawić, nadgonić ten stracony czas. Wszystkie teraz nowe inwestycje już przewidują standard dostępności zarówno dla osób niepełnosprawnych, jak i osób z ograniczoną mobilnością, właśnie dla osób starszych. W jaki sposób czy dokument ma takie zadanie, aby wpisywać się również te dokumenty wojewódzkie, strategiczne? Tak, myślimy szerzej o pozycji Gorzowa na mapie województwa, nawet mapie kraju. To, co zabiegamy, to, za czym mocno lobbujemy, to poprawa dostępności komunikacyjnej Gorzowa i to, jeśli chodzi o komunikację chociażby kolejową.
Z tym jest największy problem. Jeśli chodzi o komunikację drogową, powiedziałbym, że jest bardzo dobrze i to jest takim dużym atutem Gorzowa. Natomiast komunikacja kolejowa niestety nie. Zabiegamy o realizację bezpośrednich połączeń, zabiegamy o realizację infrastruktury, która pozwoli na realizowanie tych bezpośrednich połączeń. Po to między innymi porozumienia, które były podpisywane poszerzenia miejskiego obszaru funkcjonalnego, chociażby o kluczowy Kostrzyn, Strzelce Krajeńskie, które mogą nam zapewnić dodatkowe atuty w kontekście dostępności komunikacyjnej. Dlaczego i czym możemy zachęcić mieszkańców, aby włączyli się na tym etapie w opracowywaniu tego dokumentu, w konsultacje? Przygotowaliśmy pewien projekt. Przygotowaliśmy projekt, który wynika z diagnozy, która była dość intensywna i dość wyczerpująca. Uważamy, że ten projekt jesteśmy gotowi zaprezentować mieszkańcom. Chcielibyśmy, żeby mieszkańcy rozłożyli akcenty, żeby pokazali nam, na czym powinniśmy się skupić bardziej, a które kwestie w ich ocenie mogą pozostać na zasadzie propozycji wskazanej w strategii. Znamy przywiązanie mieszkańców do zieleni w mieście. Wiemy, że tutaj będą, bo już słyszymy te głosy, że będą największe uwagi w tym zakresie. W związku z tym będziemy mieli na pewno ofertę dla mieszkańców również w kontekście tego, żeby mogli się zaangażować w poprawę Zielonego Gorzowa. Serdecznie dziękuję. Pan Jacek Szymankiewicz był gościem naszego programu, zastępca prezydenta Gorzowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani, dziękuję państwu. A przypomnę, że wszystkie najważniejsze informacje o tym dokumencie znajdziecie państwo na stronie internetowej Urzędu Miasta Gorzowa. Zachęcamy do kontaktu osobistego, telefonicznego, internetowego. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.